Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się tu pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Przystanek Woodstock to jeden z największych, jeśli nie największy w Polsce festiwal rockowy, odbywający się w Kostrzynie nad Odrą na zachodzie Polski. Równolegle z przystankiem Woodstock trwa inicjatywa ewangelizacyjna, która nazywa się Przystanek Jezus. Ludzie świeccy, księża, zakonnicy przyjeżdżają po to, aby wyruszyć na pole Woodstocku i tam mówić o Jezusie, dawać świadectwo o Jezusie. Czasami są zaczepiani przez uczestników festiwalu, czasami sami podchodzą i zaczynają rozmawiać. Pewien chłopak pojechał na Woodstock, nie szukając tam nic więcej oprócz dużej dawki muzyki, alkoholu i narkotyków. Któregoś dnia zobaczył na polu Woodstockowym bardzo ładną dziewczynę, która była właśnie uczestniczką przystanku Jezus. Widział, jak rozmawiała z innymi, jak uśmiechała się i zaczął ją obserwować. Jej zachowanie, jej sposób bycia, to jak podchodziła do Woodstockowiczów. I któregoś dnia nie wytrzymał, pełen takiej agresji, takiej złości, podszedł do tej dziewczyny i prosto w twarz wykrzyczał jej: skąd ty to masz? Skąd to jest w tobie? Skąd to jest w twoich oczach? Dziewczyna uśmiechnęła się i powiedziała: ja spotkałam w swoim życiu Jezusa i opowiedziałam Ewangelię. Później poprowadziła go do sakramentu pokuty. Znaleźli księdza, chyba się wyspowiadał. Jak sam opowiada w swoim świadectwie, zmienił swoje życie. To był moment, kiedy doświadczył obecności zmartwychwstałego Pana. I mówię o tym wydarzeniu, mówię o tym świadectwie, ponieważ chcę dziś mówić o lęku i o odwadze. Pierwsze słowa, jedne z pierwszych słów, jakie Jezus wypowiada do uczniów po zmartwychwstaniu, to słowa: nie bójcie się, albo pokój wam. My dzisiaj z perspektywy czasu, znając Pismo Święte, znając historię zbawienia, wiemy, że po śmierci Jezusa na krzyżu przychodzi zmartwychwstanie. Ale wtedy uczniowie tego nie wiedzieli. Dla nich faktem było to, że zabito ich mistrza. I oni znaleźli się w pustce. Nie wiedzieli, co mają robić, jak mają reagować, jak mają się zachować w tej sytuacji. Byli pozbawieni sensu, pozbawieni nadziei. I w to wszystko przychodzi Jezus po swoim zmartwychwstaniu. I pierwszy Jego dar to jest dar pokoju. Nie bójcie się.
pokój wam. Zmartwychwstały Jezus widzi i zna lęk i strach apostołów. Widzi też nasze lęki, nasz strach, nasze obawy, to wszystko, z czym się zmagamy, z czym nie dajemy sobie rady. Dlaczego boimy się zmartwychwstałego? Dlaczego boimy się uwierzyć, że zmartwychwstanie rzeczywiście się dokonało i to dokonało się właśnie dla nas, dla każdego z nas, po to, żebyśmy my mogli powstawać z naszych grzechów i żeby ostatecznie śmierć nie była końcem naszego życia? Dlaczego Jezus, kiedy przychodzi często do naszego życia, to zostaje zamknięte drzwi i często przez wiele lat stoi i cierpliwie puka, czekając, aż mu otworzymy? Dlaczego tak bardzo boimy się nawrócić, zmienić swoje życie, zaufać Panu Bogu na 100%, zupełnie, totalnie? Myślę, że jednym z powodów jest właśnie to. Strach. Boimy się, co tak naprawdę stanie się z naszym życiem. Że prawdopodobnie, kiedy uwierzymy Jezusowi, kiedy będziemy chcieli zmienić swoje życie, oddać Jemu swoje życie, to będziemy musieli wyjść z utartych schematów, z utartego sposobu myślenia. Boimy się, że może w szkole albo w pracy zostaniemy uznani za oszołomów, albo za katolicki ciemnobród, albo za ludzi niepostępowych. Bo przecież Kościół katolicki nie nadąża za światem, nie pasuje do świata. Może boimy się, że nasze życie zmieni się tak totalnie, o 180 stopni, że trzeba się będzie więcej modlić, więcej pościć, więcej czytać Pisma Świętego, więcej chodzić do Kościoła. I ten strach tak bardzo nas paraliżuje, że nie jesteśmy gotowi dać świadectwa. Praktykujemy swoją wiarę. Przychodzimy do Kościoła na mszę świętą. Może nawet codziennie, regularnie modlimy się gdzieś w swoim pokoju, w zaciszu swojego domu. Ale tak, żeby nikt nie widział. Żeby nikt, broń Boże, się nie dowiedział. Żeby nikt nie powiedział, że jesteś świętszy od papieża. I zobaczcie, nawet kiedy jesteśmy tutaj, w kościele, to coś z tego jest, że najczęściej miejsca siedzące zajmujemy od końca, co bardzo dobrze dzisiaj widać. Chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, że to prawda, że kiedy człowiek się nawraca, to zmienia się jego życie. I wcale to życie nie staje się łatwiejsze. Nie chcę cię oszukiwać. Nie znikają, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystkie problemy i troski. Czasami nawet jest trochę trudniej. Ale z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością mówię ci, kiedy pozwolisz Jezusowi wejść do swojego życia, to życie staje się piękniejsze. Piękniejsze. I nie mówię tego jako ksiądz, który nauczył się tego w seminarium i tak mówi ludziom. Mówię ci to jako świadek, który sam tego doświadczył. Życie z Jezusem jest piękniejsze. I kiedy pozwolisz zmartwychwstałemu wejść do swojego serca, to będziesz miał też odwagę, żeby o nim zaświadczyć. I wcale nie będziesz musiał podejmować jakichś wielkich inicjatyw ewangelizacyjnych. Nie będziesz musiał podchodzić do ludzi na chodniku i mówić im o Jezusie. Kiedy rzeczywiście pozwolisz Jezusowi wejść do swojego życia, to twoja postawa będzie o tym mówiła. Twoja uczciwość w pracy, w szkole. To, że będziesz umiał się pochylić nad kimś, kto potrzebuje pomocy.
Twoje oczy będą inne i ludzie to zobaczą. I wcale nie będziesz musiał mówić o Jezusie, tylko będziesz żył tak, że inni zaczną Cię o Niego pytać. Skąd to masz? Tak jak ten chłopak, ten Łotstokowicz. Kiedy pozwolisz zmartwychwstałemu wejść do swojego życia, do swojego serca, to pierwsze, co zobaczysz, to ślady męki. To Jego przebite ręce, przebity bok, przebite dla Ciebie. I usłyszysz te słowa. Pokój Tobie, nie bój się, jestem z Tobą. Bo taki jest nasz Bóg. Nie zostawia w samotności, w lęku, w rozpaczy. Na koniec chcę Ci, siostro i bracie, zadać pytanie. Pytanie, na które nie oczekuję teraz odpowiedzi. Chodzi o to, żebyś sam, żebyś sama, żebyście odpowiedzieli sobie na to pytanie. Czy Bóg, który oddał za Ciebie życie, może chcieć dla Ciebie samotności, strachu, lęku? Czy Bóg, który za Ciebie umarł, może chcieć dla Ciebie czegoś innego, jak tylko szczęścia?